Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj wiadomość dla Ciebie od kart Tarota. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy wiadomość dla Ciebie karty Tarota. Co chcą karty przekazać? Tutaj, moi kochani, jest bardzo dużo ciekawych informacji, a mianowicie najważniejsza dla Was jest rodzina. Rodzina, ale też, moi drodzy, tęsknota być może właśnie się pokazuje za rodziną. Jest stabilnie oczywiście w Waszym życiu, ten arcykapłan o tym mówi. Możliwe, że niektórych czeka właśnie dodatkowa jakaś edukacja na tą chwilę, bądź spotkanie z lekarzem albo z osobą ważną dla Was. Możliwe, że będziecie też podpisywać jakiś dokument. Macie stabilną sytuację, ale moi kochani, rodzina dla Was najważniejsza i tutaj jest taka tęsknota koło dziesiątki kielichów pokazana. Tęsknota za rodziną. Możliwe, że ta osoba, która mnie ogląda, przebywa gdzieś za granicą, też to jest taka możliwość, przebywa gdzieś za granicą i tęskni za swoimi bliskimi, za domem. Nie martwcie się, moi drodzy, bo wkrótce tutaj jest taki powrót i świętowanie ze swoimi bliskimi. Pomimo, że są te tęsknoty w tej chwili, takie ograniczenie właśnie z powodów braku kogoś bliskiego koło Was, bardzo tutaj, moi drodzy, widać tą tęsknotę. Jesteście mocno przywiązani do Waszej rodziny, do Waszych bliskich, do Waszego domu, do miejsca, w którym wychowaliście się. I tu, moi kochani, jest ta tęsknota. Za daleko po prostu jesteście od swojego domu. Moim zdaniem tutaj już niedługo będzie świętowanie i jeszcze trochę możliwe, że za parę tygodni duże świętowanie z bliskimi, z rodziną czeka Was, powrót i bardzo sympatyczne, moi drodzy, tutaj wychodzą relacje. Sprawy tutaj przy rycerzu monet stabilnie zawodowo i stabilnie finansowo pokazuje się ta osoba, która mnie ogląda i ona oczywiście będzie miała dużo do zaoferowania, pomimo, że czekają ją też wydatki, tak? Możliwe, że za granicą gdzieś właśnie wydatki związane z miejscem byłym zamieszkania. Także tutaj, kochani, powrót do korzeni szykuje się, ale też dla niektórych, moi drodzy, odwrotna może być sytuacja, bo oczywiście ta karta świata przy trójce kielichów mówi o świętowaniu z powodu wyjazdu za granicę, tak? Niektórzy mogą tutaj w tej karcie tęsknić i powracać do swoich rodzinnych stron, a niektórzy mogą marzyć o wyjeździe z powodu właśnie braków finansów odpowiednich. Także wkrótce te dwie opcje, które tutaj powiedziałam, moi drodzy, te osoby odnajdą pracę, odnajdą jakiś sposób na zarabianie i na tą stabilność właśnie finansową. Rycerz monet o tym mówi, że będziecie mieli należyty dochód, tak? Stabilną sytuację, na której Wam bardzo zależy. Także wiele osób będzie wkrótce świętowało albo, moi drodzy, pracę za granicą, nową pracę, bo tutaj może być nowa praca, albo też będziecie świętować powrót do swoich rodzinnych korzeni, bo o tym myślicie. Także te wszystkie tęsknoty i te braki finansowe będą wkrótce, że tak powiem, skorygowane, załatane, te dziury finansowe, które w tej chwili widać. Albo też właśnie braki emocjonalne, tęsknoty.
Także moi drodzy, dobre wiadomości, nie musicie się martwić, bo naprawdę los jest dobry, poradzicie sobie, macie dużą ochronę z góry. Pamiętajcie o tym, że ten los wasz jest chroniony. Arcykapłan mówi o tym, że dążycie do, moi drodzy, takiej stabilności i właśnie góra, wszechświat i cała boskość wam w tym pomoże, abyście odzyskali tą równowagę finansową, równowagę emocjonalną, aby nie było tych braków. Także ja wam tego życzę. Tutaj jest takie czytanie troszeczkę opcjonalne, bo oczywiście ogólne, ale pamiętajcie o tym, że chciałabym, aby do jak największej ilości osób trafiło. Ja wam życzę, moi drodzy, spełnienia w uczuciach, w rodzinie i w finansach. Życzę wam, aby świat stanął przed wami otworem. Możliwe, moi drodzy, teraz mi tak przyszło na myśl, że jeśli liczycie na jakąś pracę poprzez internet, to też jest możliwe, że będzie duży sukces. Także te osoby, które szukają jakiejś pracy w internecie, też mają szansę ją znaleźć. Tylko muszą być konsekwentne i wiedzieć, czego chcą i konsekwentnie dążyć do celu. Także, moi drodzy, też pokazała się tutaj trzecia opcja. Widzicie, ja czasem po prostu jeszcze chcę coś tutaj dopełnić. Jeszcze chciałabym więcej wam powiedzieć, aby to było pełniejsze i oczywiście z tych kart wycisnąć dla was jak najwięcej. Pozdrawiam, kochani, bardzo gorąco. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło.